wjechałem do chmur, człowieku. Yes. Co to jest? Ubisoft zaprosił mnie na zamknięty pokaz The Crew Motorfest, na którym miałem pełną dowolność, jeśli chodzi o zwiedzanie mapy i pojedziemy sobie w różne zakątki świata nowego The Crew. Zobaczymy różne samochody. Zapraszam do oglądania. Jesteśmy sobie właśnie w samolocie w The Crew Motorfest. Lecimy w kanionie. Zobaczcie, jaki piękny widok tutaj jest. Jest akurat noc. Zobaczmy, jak wysoko możemy wzlecieć. O kurde, ale inaczej pracuje tutaj kamera niż w The Crew 2. W samolotach oczywiście mamy nitro. Z tego, co sprawdzałem, to mamy nitro nawet w samochodach elektrycznych. To jest bardzo ciekawe. Okej, okay, i wzlatujemy wysoko. Nad ziemię. Okej, okay, ta kamera jeszcze tutaj trochę zwariowała, ale jesteśmy wysoko, wysoko. Jest zróżnicowana ta mapka dużo bardziej niż w The Crew 2, to znaczy The Crew 2 jest zróżnicowana, ale nie tak, nie ma tak dużo detali, nie? Nie cieszy aż tak bardzo eksploracja tego wszystkiego tam. Chociaż będzie brakowało nam chyba ogromnego Nowego Jorku, czy innych miast w Stanach Zjednoczonych, które no, robiły wrażenie, jak się do nich dojeżdżało w The Crew 2, prawda? Ja mam tylko nadzieję, że tutaj będziemy mogli większą ekipą sobie zwiedzać ten świat, że będzie dużo, wiesz, ciekawiej pod tym względem. Dobra, i lecimy sobie do miasta. To jest największe miasto na całej mapie, w całej grze. Jesteśmy na wyspie Oahu. No, jest całkiem spore, nie? Jest dużo różnych takich ciekawych budynków, nie same wieżowce. Jest tutaj dużo stylizowanych różnych zawodów, na przykład japońskie typowo. I wtedy te okolice wyglądają faktycznie, jakbyśmy byli w Tokio albo coś takiego. Mamy też gdzieś tutaj lotnisko. Latanie samolotem, znaczy przez to, że mamy taką kamerę, jak zmienimy sobie na taką... O kurde. Dobra, latanie samolotem jest inne. Znaczy nie mogę zrobić... Musiałbym chyba zmienić sterowanie, bo nie mogę, tak jak w The Crew 2, zrobić sobie beczki. To się chyba beczka nazywa, tak? Nie, tylko samolot jest tak jakby przyspawany trochę do horyzontu, ale może będzie można to zmienić sobie później w ustawieniach gry czy coś takiego. Tutaj mamy lotnisko, jest bardzo ciemne w sumie jak na lotnisko, no nie? I tu mamy jakiś ciekawy hangar. Wylądujmy sobie. Hop. Okej, okay, lądowanie przebiegło bez problemów. Czuję się trochę jak w GTA teraz. No dobra. A spróbujmy sobie zmienić samochód, Wilco's. Może weźmy motocykl, bo nie jeździłem jeszcze motocyklami. Drive. Okay. Tam mieliśmy dostęp do Pro Settings, możemy sobie też to przejrzeć. To było... O! Upgrade! O, okej! Okay. Nie mam tutaj żadnych części, ale ikonki póki co przypominają te z The Crew 2, no nie? One mogą się zmienić w finalnej wersji gry. Dobra, Final Drive. Tutaj możemy sobie ustawić dyferencjał. Hamulce, tutaj możemy... W sumie chyba dosyć podobny ten tuning jest jak w The Crew 2, no nie? A ciekawe, bo pojazdy prowadzą się trochę inaczej mimo wszystko. I jedziemy. Ale zobaczcie, jak fajnie postać pracuje sobie na motocyklu. Ty, no wygląda to super. Okej, okay. Koła się trochę zatapiają, widzicie, w tej wersji gry, no nie? Ale może w finalnej to jakoś naprawią. Tak czy inaczej, jazda motocyklem jest taka, nie wiem, bardziej immersywna, bym powiedział? Przynajmniej z tej kamery z trzeciej osoby, jeszcze możemy sobie ustawić kamerę ze środka, czy ja przez to mogę... Okej! Okay. Mogę to staranować, spoko. Wow! O, rozbiję się! Aj! Okej. Okay. A czekaj, wchodźmy sobie tutaj, na tą szybką drogę może.
Możemy się oczywiście pochylić do przodu. Wow. Fajnie to wygląda. Wiadomo, że nie tak imersywnie jak w grze Raid, chyba 4, to nie? Gdzie mamy tam typowo jazdę torową motocyklami i tam wygląda... Można tak ustawić sobie tę grę, żeby to wyglądało hiper realistycznie, wiesz? Ten widok z kasku i tak dalej. Ale tutaj mamy The Crew Motorfest. O kurczę, ślisko. Mamy tutaj włączony w motocyklu ABS i kontrolę trakcji. Akurat w trakcie tych pokazów nie mogę sobie tego wyłączyć. Okej, motocyklami też jeździ się inaczej. Czuć, że to jest kompletnie przebudowane w stosunku do The Crew 2. Nie są... ciężko nawet określić, co dokładnie się zmieniło. Musiałbym dłużej pojeździć i najchętniej pojeździłbym sobie bezpośrednio już na moim komputerze, bo teraz gram zdalnie, to wiecie, zawsze są jakieś tam mikrolagi, wobec czego... I to jest normalna droga? What the hell? Wobec czego no ciężko do końca zrozumieć te zmiany, no nie? Tak, ale to jest pierwszy raz, kiedy gram w The Crew Motorfest, kiedy mogę sobie spokojnie poeksplorować świat i popatrzeć, co my tutaj mamy. Chociaż powiem szczerze, wolałbym jeździć w dzień. No dobra, a weźmy sobie... Czekaj, co to za dźwięk? Znaczy, brzmi trochę jak elektryk, ale nie do końca, nie? Wow, to jest dziwne! O, prawie 400 na godzinę jechaliśmy. Rozbiłem się. Widzieliście, że to uderzenie wyglądało poważnie. Z samochodu nic nie zostało prawie. Dobra, jedziemy tu. Yes. Co to jest? Okej, to ten pojazd robi wrażenie. Znaczy, ze względu na ten dźwięk, no nie? Nie, to jakaś hybryda? Co to jest? Nie wiem. Wodorowe coś? Nie mam pojęcia. Bardzo dziwnie brzmi, no nie? Okej. Przed chwilą pojawiła się informacja o tym, że mogę sobie zgarnąć gdzieś z okolicy skarb. Więc widzicie, dużo tutaj mechanik jest podobnych jak w The Crew 2, jeśli ktoś lubił The Crew 2, na pewno się tutaj odnajdzie. Nawet zobaczcie, mamy tą, ten motyw z goniącą strefą, no nie? Teraz są je goniła. Więc no, naprawdę wygląda to ciekawie. Znaczy, ja bardzo lubiłem te wszystkie rzeczy w The Crew 2. One nadawały tamtej grze grywalności tak naprawdę. Bo wiecie, The Crew 2 miało naprawdę kiepską grafikę w porównaniu do Forzy chociażby. I to nie mówię o Forzie Horizon 5, tylko o Forzie Horizon, nie wiem, 2 na przykład. Ale The Crew 2 jest świetną grą, naprawdę bardzo dużo czasu tam spędziłem, odblokowując nowe pojazdy, bawiąc się w te subity, bo po prostu gra jest grywalna i wciąga. A mając do tego kiepską grafikę, naprawdę ciężko jest coś takiego osiągnąć. Żeby, wiesz, gra naprawdę dawała radochę, mimo niezbyt dobrych warunków wizualnych, że tak powiem. Tutaj ta grafika się trochę polepszyła, ale powróciły te najfajniejsze motywy z The Crew 2 i poprawiło się znacznie prowadzenie pojazdów. Jest kompletnie przebudowane. Na przykład tym samochodem mogę sobie wyjechać tutaj na offroady, ale bardzo ciężko się nim skręca.
dziwnie się je prowadzi, jak to na offroadach, nie? Jest takie super śliskie jakieś. Z kolei jak wjeżdżam na asfalt i jadę z niską prędkością, to pojazd mega dobrze skręca, ale jak jadę już szybko, to robi się taki bardziej ociężały, w taki dziwny sposób. I w osobliwy sposób czuć, że ten silnik jest tutaj z tyłu. Że ten przód najpierw tak szybciej skręca, a dopiero potem podąża za nim tył. Tak próbuję to na chłopski rozum wytłumaczyć. No jest to bardzo ciekawe. Ło! Wyleciałem. Kurde, cały czas noc. Ja bym chciał w dzień trochę pojeździć, bo jestem na etapie zwiedzania świata. Mam wrażenie, że przejechałem już połowę mapy. No właśnie. I tutaj mamy Revuelto. Już przeze mnie stuningowane. To jest hybrydowe auto, to wiem na pewno. Zobaczcie swoją drogą, jak ładnie się oświetla wszystko dookoła. A możemy sobie samochód wyłączyć jakoś? Nie wiem, czy jest taka możliwość. Ja zwracam od razu uwagę na to, czy koła się nie zatapiają w ziemię. Bo w Decru 2 bardzo mnie to irytowało. Jak jechałem sobie po asfalcie i wiesz, gdzieś tam koło się zatapiało, bo coś, nie? Bo te tekstury nie były dobrze nałożone i tak dalej, i tak dalej. Jest akurat noc, więc nie jest to dobra pora dnia, żeby sprawdzać takie rzeczy. Ale za chwilę może będzie dzień. O kurde, ale dobrze skręca ten samochód. Wiecie, w Decru 2, jak jechaliśmy taką furą, wchodziliśmy w zakręt ostro, to zawsze gdzieś tam nas wywalało na zewnętrzną stronę zakrętu. Tutaj fura kompletnie inaczej się zachowuje. Przede wszystkim jest bardziej przyczepna, ale jak dodamy ostro gaz na zakręcie, to zarzuci nam dupę, nawet w takim Revuelto. I ja teraz gram na wszystkich wspomagaczach, czyli mamy ESP, kontrolę trakcji i mamy ABS. Także fura jest bardzo łatwa do kontrolowania. Nie wiem, czy miałem możliwość grania w Decru Motorfest, kiedy mogłem wyłączyć sobie te wspomagacze. Chyba nie. Jak do tej pory cały czas gram na tych wspomagaczach i tak samochodem trochę rzuca, jak robimy jakieś takie gwałtowne manewry, nie? Więc moim zdaniem to jest bardzo dobry znak i krok w super stronę ze względu na prowadzenie tych samochodów. Wow. I po zderzeniach się jakby samochód zupełnie inaczej zachowuje. To jest duży plus moim zdaniem. Bardzo mi się to podoba w Motorfeście. Myślałem, że to będzie takie kopiuj i wklej tego prowadzenia z Decru 2, które nie było najgorsze, na pewno lepsze niż w Need for Speedzie, ale no nie było super, prawda? Okej, sprawdzamy, czy się koła zatapiają w ziemię. Trochę to przednie jakby, nie? Zwracam uwagę na takie pierdoły, bo naprawdę liczę, że ta gra się odbije mocno i będzie konkretnym rywalem dla Forza Horizon i w ogóle dla innych gier wyścigowych. Liczę na to i trzymam kciuki, dlatego że to tak naprawdę dobrze dla nas, jeśli będzie więcej konkurencji na rynku tego typu. Bo wtedy gry będą coraz lepsze, będą ze sobą konkurować. A zyskamy na tym tylko my. Dobra, zahamujemy mocniej, sprawdźmy przednie koło, co się stanie. Okej. Okay. Wiecie, w Decru 2 jak się przyspieszało, to te koła w samochodach potrafiały się zatapiać. W ogóle cały samochód potrafił się zatapiać w ziemię, nie? Tutaj nie jestem w stanie stwierdzić, czy się zatapia koło, czy mamy... Czy się wygina tak opona, no nie? Tak czy inaczej robi się już dzień. Także bardzo fajnie. Zwiedzamy sobie tutaj wszystko. O, tutaj mamy jakieś wydarzenie. Electric Odyssey. To może być ciekawe. Może pojedziemy sobie zobaczyć, jak to wygląda. Bardzo fajnie mi się jeździ tym Revuelto, ale chciałbym też zobaczyć, jak się samochodami jeździ bez tych wszystkich wspomagaczy, wiecie? Bo... No niestety w tej wersji gry, teraz tutaj na pokazie, nie mogę sobie tego wszystkiego wyłączyć, a chciałbym. Na przykład zobaczyć, czy da się podriftować samochodem, który nie jest przystosowany do driftu, nie? To jest zawsze dobry
benchmark dla sprawdzenia gry wyścigowej. Jak się zachowuje to prowadzenie w takich ekstremalnych warunkach. Na przykład w przypadku driftowania, nie? Okej, tutaj mamy coś ciekawego. Widzieliśmy tam chyba Lotusa przez chwilę. Tu mamy taki miks realnych jakby nagrań z tymi z gry, zdaje się. Race. Fajnie to wygląda w sumie, nie? Te wstawki. Nadaje klimat, podoba mi się. No okej, okay. Tutaj mamy taką specjalną playlistę, w której będziemy robić różne zawody. Brzmi i wygląda znajomo, no nie? Mam tu na myśli Forza Horizon 5 oczywiście. Zobaczcie, że tam są gdzieś po bokach dodatkowe wyspy. Ja coś tak czuję, że to będzie jakieś DLC, jak myślicie? Byłoby fajnie. I startujemy. Naprawdę trzymam kciuki za tę grę i bardzo bym chciał, żeby jakoś super się wybiła. Zrobimy sobie razem tę playlistę. Zobaczymy, jak ona przebiega. Całe szczęście już się rozwidniło. Także możemy sobie podziwiać te okolice i wow! Nawet mimo tego, że gram teraz zdalnie i ten obraz jest w takiej, wiecie, gorszej jakości u mnie na komputerze, dopiero będę mógł pełną jakoś sobie zobaczyć, jak już będę miał to takie swoje nagranie do pokazania wam, ale to wygląda obłędnie. I tak. Mega. Naprawdę bardzo ładnie. I poprzedni build, na którym grałem, miał problemy z oświetleniem. Tam gdzieś światło przenikało przez góry i tak dalej. Teraz już tego nie widzę. Więc gra już wielkimi krokami zbliża się do tej swojej takiej ostatecznej wersji. Fajnie, tutaj taki klimat, czuję się trochę jak w jakiejś Austrii może? Jak myślicie? Może nie ze względu na tą wioskę, ale te góry i te okolice. Podoba mi się bardzo. Dobra, wjeżdżamy do playlisty. Tu będziemy mieli do czynienia z samochodami elektrycznymi. Chyba. Through the mission without the rail operation increase AI. Okej, okay, oczywiście, że tak. Czyli teraz zwiększamy sobie poziom trudności. Gra wykryła, że idzie nam za łatwo, więc no wiadomo, nie? W Fordzie też mamy taki mechanizm, który podpowiada nam, że powinniśmy albo zwiększyć, albo zmniejszyć poziom trudności. I startujemy sobie Taycanem wypożyczonym. Nie podoba mi się ten motyw, że mamy to takie odliczanie i od razu jak skończy się odliczanie, to startujemy. Wolałbym na przykład, żeby było coś takiego, że jak mamy w Need for Speedzie Unbound na przykład, no nie? Że mamy odliczanie, możemy trafić w idealne obroty i jakoś tam lepiej wystartować. Zawsze coś, wiesz, dodatkowego, no nie? A tutaj trochę tak zerżnęli z... W sumie Decru 2 chyba też było coś podobnego, nie? Że mamy to odliczanie, nie możemy jeszcze dodać sobie gazu w samochodzie i tak dalej. I od razu startujemy po odliczaniu. No, takie to. Moim zdaniem niefajne. W Unbound dużo lepiej to rozwiązano i jest po prostu ciekawiej. Dobra, tutaj naszym zadaniem jest dojechać do celu i nie rozwalić auta. Taycan czuć, że jest ciężki, rzuca go na zakrętach, gdy jedziemy za szybko. Teraz jedziemy już znacznie szybciej, ale zobaczcie, nie rozłożył się tylny spoiler, który powinien nam się ruszyć, prawda? Oczywiście w elektrycznym samochodu to jest gra arcade'owa, tutaj nie ma co ukrywać. Mamy Nitro. Ja bym to nazwał może nie Nitro, a jakiś tam Kers albo inny Boost czy coś takiego. Wiecie, o co chodzi. No bo Nitro jest... Ma sens tylko dla samochodów spalinowych, a dla elektrycznych to nie ma sensu, prawda? Ale jest, więc może powinni to inaczej nazwać, jakoś jakiś system elektryczny czy coś takiego, nie? Trochę bardziej kreatywnie wydaje mi się, no ale po prostu taki boost dodatkowy. Musimy sobie wyobrazić, że to się nazywa inaczej i wszystko będzie dobrze.
inaczej brzmią te samochody elektryczne tutaj, no nie? Ja mam wrażenie, że to jest takie trochę bardziej fantazy brzmienie niż realistyczne. Ciężko powiedzieć, ja tej kanał nie słyszałem na żywo, więc... Ale raczej stawiam na to, że nie brzmi w ten sposób, jak myślicie? Ej, mamy 5 km do celu. Robiłem sobie poprzednie jakieś tam zawody. Ej. I muszę wam powiedzieć, że dosyć długo one trwały. Dłużył mi się ten wyścig. To był taki... może nie tyle wyścig, co krajoznawczy event. Gdzie jechaliśmy sobie z innymi samochodami, no ścigaliśmy się. Ale bardziej tam chodziło o zwiedzanie, w trakcie jazdy robiły nam się takie zdjęcia w stylu pocztówek. O kurde, fajnie mnie zarzuciło teraz. Mimo, że mam te wszystkie wspomagacze włączone, no, ciekawe. Bardzo chciałbym je wyłączyć, mam nadzieję, że następnym razem, jak będę grał w Motorfesta, to będę mógł sobie to zmienić i zobaczyć, co się wtedy z samochodem dzieje, ale tu się dzieją ciekawe rzeczy. No a wracając do tego wyścigu krajoznawczego, to sobie tam mogliśmy jechać przez sporą część świata i właśnie skończyłem w kanionie tą podróż. I motyw z pocztówkami był bardzo przyjemny, trzeba przyznać. I fajnie było sobie to pozwiedzać. Ej, prowadzenie tych samochodów jest naprawdę bardzo fajne, kurde. Nawet mam trochę takie wrażenie, że jest lepsze niż w Fordzie Horizon 5. Bo... tutaj jak dodajemy gazu na zakręcie, to oczywiście samochód wypada z tego zakrętu i to czuć bardzo dobitnie, zwłaszcza w tym samochodzie, który jest ciężki. Ale na przykład w poprzednim buildzie The Crew Motorfest miałem trochę inne odczucia z prowadzenia. I jak zaczynałem sobie granie, tutaj mieliśmy te wprowadzające wyścigi w Suprze A80, to w poprzednim buildzie ona była taka bardzo driftująca, miotało ją na wszystkie strony, a w tym buildzie już była taka bardziej przyczepna. I też mam wrażenie, że zmienili trochę to prowadzenie w tej wersji gry. Że te samochody są takie bardziej przyczepne, ale jak przesadzisz z gazem, to cię wywala i samochód traci kontrolę. Podoba mi się to. Tutaj dostaliśmy trochę expa. No i teraz skończyliśmy sobie ten wyścig, który był, mówmy się, mało ciekawy, nie? Dostaliśmy różne części, zobaczcie. Czy możemy je wykorzystać do tego samochodu? No, nie wiem czy... A, zobaczymy. Czy tu są części w ogóle szerowane między samochodami? Jak to tutaj działa? Są, okej. Dostałem tam jakieś nowe części i zobaczcie. Możemy maksymalnie 920 punktów ulepszyć. Tutaj nawet mamy moc 1015 koni mechanicznych, nawet na 4 buty oczywiście. I zwiększa nam się VMAX też, jak zainstalujemy sobie ECU. Tutaj mamy kalkulację, też nim się zwiększy VMAX, spoko. Czyli co, części są szerowane między klasami? Jak myślicie? Chyba, że to jest ta sama klasa samochodu. Jest to gdzieś napisane? Hypercar, Perf Level. Okej. Okay. A, Rally Ride, okej. Okay. I co? Mogę sobie tutaj na przykład wymienić te części? Nie. Okej, czyli części nie są szerowane między klasami. Rozumiem. Zdobyłem jakiś taki dziwny samochód. A co byście powiedzieli, jakbyśmy udali się na wulkan? Prawdę mówiąc, nie wiem, czy mogę się na tym etapie gry teleportować gdziekolwiek. Jestem bardzo ciekawy tego wulkanu. Waypoints. Fast travel jest zablokowane. Ach. Będę musiał sobie tam dojechać. No to poeksplorujemy trochę, co? Kurczę, ale patrzcie, nie ma... O, wyznaczyło mi drogę. Prosto na wulkan. A właściwie to wiecie co, mamy samolot przecież, nie? Moglibyśmy też opłynąć sobie trochę. Ale to już może będziemy pływać w następnym odcinku. Tutaj mamy w ogóle Vintage Garage, okej. Tak, na tym etapie gry jeszcze nie mogę się teleportować, ale od czego są samoloty? Samolotem dotrzemy na wulkan szybciej, prawda? Oczywiście nie wlecę na wulkan, tylko po prostu sobie dolecę w tamto miejsce, a później spróbujemy na wulkan wjechać. Zobaczymy, czy Revuelto po tuningu da radę. O, tak.
samolotem będzie znacznie szybciej. Swoją drogą też mniej więcej zrozumiemy, jak duża jest ta mapa. O, widzicie, gdzieś tam w tle daleko, daleko jest ten wulkan, no nie? Ile czasu zajmie nam lot tam, w tamto miejsce? Tak naprawdę tu jest wiele innych też szczytów, które można by było sobie pozwiedzać. Zobaczcie tutaj. Wow, ej, fajnie to wygląda, bardzo mi się podoba. Znaczy ja to widzę w kontekście jakichś tam późniejszych zlotów, które będziemy mogli sobie robić, na przykład jakichś offroadowych czy coś takiego. Właśnie, musimy jeszcze sprawdzić samochody offroadowe, bo z tego co widziałem, bardzo fajnie one reagują na różne nierówności i w ogóle takie miększe auta z większym liftem, z wyższym zawieszeniem. Bardzo fajnie pracują, powiem wam. Trzeba będzie sobie to sprawdzić. Znaczy, pracuje ich zawieszenie lepiej, nie? W ogóle tutaj zobaczcie też, moim zdaniem, ja wiem, czy tak, jak było w The Crew 2? Czy w The Crew 2 licznik był po lewej stronie, czy po prawej stronie? Już trochę zgłupiałem teraz. Wiem, że na pewno w Forzie Horizon 5 mapa jest po lewej stronie, a licznik jest po prawej stronie. Dobra, no trochę czasu nam to jednak zajęło, ale samolot jest wolny, 240 km na godzinę, co nie jest wysoka prędkość, nie? Dobra, lądujemy. Czy zmieniamy w powietrzu na samochód? Możemy to zrobić. Prosto na kamienie. Okej. Czyli zmiana pojazdu wygląda tak samo jak w The Crew 2, też możemy sobie to zrobić w powietrzu. Dobra, pojeździliśmy trochę tym Revuel, to może zmienimy na coś innego. Tak swoją drogą... Zahaczenie pobocza jest mega ciekawe. Mam nadzieję, że dadzą jakąś obsługę kierownicy i będzie można to wyczuć, co się z naszym samochodem będzie działo. Wiecie co, nie mam żadnego fajnego autka terenowego. Tak, mam Hummera, ale chcę jakąś spalinówkę. Coś takiego, gdzie będziemy mogli widzieć dobrze to zawieszenie, wysokie. Tutaj mamy jakieś takie furki ciekawe, BMW, może X5, X6 i jedziemy na wulkan. Okej, oddalmy kamerę trochę. Ty, jakiego on ma powera? Widać tutaj przy zmianie biegu, że fajnie nam wszystko pracuje, nie? Okej, to wygląda dużo lepiej niż w Fordzie. Ale na asfalcie, a co się stanie, jak zjedziemy sobie tutaj na taki hardkorowy offroad? Wiadomo, że tutaj nie ma jakiejś gleby 3D czy coś takiego. Kurde, przejechaliśmy przez kamienie bez problemu. Wiecie, co się dzieje w Fordzie, jak wjedziemy na takie kamienie? Walimy w nie i się zatrzymujemy. Dobra, zobaczmy tu. I jesteśmy. I zobaczcie. Potężny jest ten wulkan, co? Jedziemy na niego. Dobra, zobaczmy tutaj, jak wygląda zjazd. Kurde. Myślę, że w tej części, znaczy w tej grze, jazda offroadowa będzie miała trochę więcej sensu niż w Fordzie, no nie? Mówiłem wam to kiedyś chyba na którymś odcinku, że jak testowaliśmy chyba nowego Forda, że tamte samochody offroadowe fajnie, że są, ale one nie mają za bardzo sensu, no nie? Bo tam i to zawieszenie nie pracuje jakoś dobrze. Samochody wydają się sztywne, jak takie cegły. Moim zdaniem tutaj to wygląda dużo lepiej. Zwłaszcza samo przyspieszenie, prawda? W miękkim samochodzie było widać, jak pracuje zawieszenie na asfalcie chociażby. Zobaczcie sobie. Mam takie wrażenie, że za szybkie jest to auto na stokowe, wiesz, fabryczne. Masz takiego powera? Kurde. Tak, te tereny są tutaj całkowicie puste, bo jest to teren taki wulkaniczny. Może ten wulkan będzie aktywny?
w różnych porach roku. Jak myślisz, w porach roku? Może tu będą... Nie wiem, może on będzie wybuchał co chwilę, nie wiadomo, nie? W sumie. Okej, okay, ale to w jaki sposób zachowuje się samochód tutaj jest naprawdę mega fajne. I to jak pracuje to wszystko, podoba mi się. Wow. Ej, bardzo mi się to podoba. Dobra, sprawdźmy w innym samochodzie. Może coś my tam kupili. Monster, dobra. Okej, okay, odpalamy Monstera i jedziemy na szczyt wulkanu. No i to jest ultimate test zawieszenia, no nie? Wow. Właśnie dostałem informację, że niestety w tym momencie muszę kończyć moją rozgrywkę. Akurat chyba w takim najciekawszym, a jeszcze chciałem motorówki sprawdzić, szkoda. O, ale fajnie to wygląda, patrz. Bo nie wiem, czy podjadę. Hamuj! Wow! Ej, super to wygląda. Ciekawe, czy... W ogóle w bardzo fajnym miejscu się zatrzymał, jakby... Wynikało to z tego, na jakim jesteśmy etapie tego podjazdu, no nie? A nie dlatego, że... Było to jakoś sztucznie... wymyślone przez grę, że tak powiem. Podobało mi się to. Dobra, jedźmy sobie tutaj, nas nawigacja kieruje na jakiś łatwiejszy podjazd. Mam wrażenie, że skoki samochodem są takie sztuczne trochę. Inaczej, o kurde, tu się jakaś mgła robi. Zapomniałem, że tu mamy nitro jeszcze. Okej, może jeszcze uda mi się podjechać przed końcem pokazu. Ej, wjechałem do chmur, człowieku. Dobra, jest podjazd. Widzę tutaj. Jesteśmy na szczycie wulkanu, niestety pojawiła się jakaś straszna mgła i nie mogę rozejrzeć się dookoła, ale to jest na pewno szczyt. Ej, monstery są kapitalne, wow. Dobrze, że sobie go kupiłem. Cyk, cyk. Dwieście na godzinę monsterem. Okej. Ej, wow. Jeszcze zróbmy hopkę. Hop. Nie tak, masz wrażenie trochę, że ten samochód za szybko opada. Za bardzo przyzwyczajony jestem do Fordzy, tam trochę inaczej to wygląda. A tak, tam jest normalnie chmura w tej górze. Super to było, naprawdę, wow. No nic, moi drodzy, ja muszę kończyć w tym momencie. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.